Do kolejnego wypadku doszło w Jeleniu na ulicy Zwycięstwa. Wczoraj po południu doszło tam do zderzenia motocykla i samochodu osobowego. W wyniku zderzenia motocyklista trafił do szpitala z obrażeniami ciała. Okazało się, że kierowca samochodu był nietrzeźwy. Przebieg zdarzenia relacjonuje aspirant Michał Nowak z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Kierujący samochodem osobowym nie udzielił pierwszeństwa przejazdu motocykliście. W wyniku tego zdarzenia doszło do wypadku drogowego. Kierujący motocyklem został zabrany przez kartkę pogotowia do szpitala z dość poważnymi obrażeniami ciała, lecz jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci wykonali na miejscu niezbędne czynności procesowe. Sprawa zostanie skierowana do Jaworzyńskiego Sądu. Sprawdzili policjanci również na miejscu stan trzeźwości kierujących. Wynik jednego z nich, to jest kierującego samochodem osobowym, dał wynik pozytywny. Zostały mu zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami.